Zerkaczko! Z tej strony? Perka na zerko. Jak myślicie, czego nie może zabraknąć u mnie w domu? Odpowiedź A. Cukru. Odpowiedź B. Mleka. Odpowiedź C. Sera. Czy odpowiedź D. Jajek? Poprawna odpowiedź to odpowiedź C, czyli sera. Ja ogólnie jestem serożercą, kocham ser w każdej postaci. Na kanapce, na pizzy, w tostach, w makaronie lub po prostu taki, o, taki o ser. Bierzemy tutaj plasterek, o, i zwijamy w rulon i w takiej postaci lubię też ser. To też chcesz ser, ale ty nie możesz sera jeść. Mm-mm. Nie możesz sera jeść. Kto tak jak ja i Riku kocha ser, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Sprawdźmy, ile nas jest. A tymczasem zapraszam was na grę, którą miałam już dawno temu nagrać, a mianowicie Cheese Escape. Okej, widzę, że jestem w jakimś pomieszczeniu z jakimś serem, który musimy kliknąć. Ha, ja mam 30 razy nacisnąć ten ser. Oh my god. Dobra, klikamy. Jak coś, to Riku tam śpiewa, ja mu zostawiłam lusterko, bo wskakiwał mi na kamerę i nie dawał mi nagrywać. Jaki ładny serek tutaj jest. Ej, coś słyszałam. Coś chodzi? Oh my god, tam jakiś wielki szczur chodzi. O nie! Ej, ale jak on chodzi, to aż się ziemia trzęsie, co jest? No dobra, czyli na pewno ten szczur nie będzie zbytnio przyjazny. Tu mam jakąś strefę bezpieczeństwa, więc ten szczurek nas chyba tutaj nie złapie. O, to jakiś kabel, lina, co to jest? A to? Oj, to tam chyba nie mogę przejść. Ale tam jest coś. Ciekawe, jak to odblokować. No dobra, poszukajmy jakiś wskazówek. O, wielka czerwona kłuta. No dobra, co my w ogóle mamy tutaj zrobić? Wydaje mi się, że mamy tutaj zebrać ileś kawałków sera. Ale gdzie ten ser jest? Jest pierwszy serek. 1 na 9, dobra. Czyli 9 serków mamy zebrać. A tutaj co to jest? Jakaś wielka metalowa brama. Może to jest wyjście, co? Musimy zebrać 9 serów i tutaj wyjdziemy. Jak ja kocham labirynty. Ale jeżeli to jest serowy labirynt, to mogę z chęcią go przejść. Dobra, coś słyszałam. Pewnie tą myszkę, myszy jelenia. Ja tu byłam, czy nie? Ej, tu byłam. To co, ja się w kółko zakręciłam? O-o. O-o. Którędy teraz iść? Tutaj byłam? Nie. O, tu jest kolejna kłódka, zielona. No dobra, czyli będziemy musieli znaleźć pewnie jakieś klucze do tego. Tu jest ślepy zaułek. A tu jak wejdę? No to tutaj byłam, naprawdę, to ja się wróciłam do tego samego miejsca. O nie, powinna jakaś minimapa być, nawet nie wiem, do kupienia za robuxy. Jest serek kolejny, jej, 2 na 9, not bad. Not bad, not bad. Ej, się boję. Dobra, idę tam. Jezu, nie wiem, gdzie biec. Już słyszałam, że kogoś... Jezu, gdzie on biegnie? Tu się trzęsie wszystko, ale ja nie widzę go. O, już widzę, dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Oh my god, ja mam nadzieję, że ja jestem szybsza niż on. Jest serek, szybko łapmy serek. O, klucz mam. Dobra, ale tutaj jakieś przejście na górę jest, okej. Okay. Ciekawe, czy ten myszojeleń potrafi się wspinać po takiej drabinie. Co tutaj jest? Boże, jak tu ciemno, jakaś latarka by się przydała. Jest święty serek i niebieska kłódka. I don't know what to put here. Ja też nie wiem. No dobra, skoro mamy zielony klucz, to poszukajmy tej zielonej kłódki. A tam na końcu co jest? Serowa przepaść. Dobra, skoczymy. Dobrze, że nie skoczyłam temu szczurowi na głowę. Jest, tutaj patrzcie, jest zielona kłódka. Jak ją otworzyć? A, wystarczy tak sobie, o, przejść. No dobra, to idziemy. O nie, to jakieś światło jest. Ja nie chcę iść w stronę światła, no ale chyba nie mam za bardzo wyboru. Oj, oj, Boże. Odgadnij kod czterocyfrowy. 2483. 2483.
i zielone. Źle? O Jezu, aż mi się przypomniało, ja ostatnio stałam do domu pod klatką, chyba z 10 minut próbowałam przypomnieć sobie kod do klatki. Nie odgadłam. Dobra, to skoro nie 2, 4, 8, to może od tyłu. 3, 8, 4, 2. Zgadłam? Taki prosty kod był? No dobra, to idziemy. W ogóle gdzie jest moja postać? Czemu mojej postaci nie widać? Aha, bo tutaj ma być mi tak strasznie. Co to, serek? Nie, to latarnia jakaś, lampka. A tam jest serek? Nie. No też lampa? No to ile tych lamp tutaj jest? Gdzie jest serek jakiś? O, tam jest ser. No nie... Kolejna lampa? To może trzeba po tych lampach iść. Ej, o, tu na górę można wejść. To może tu będzie ser. No jak to nie ma sera tutaj? O, tam coś jest, tam coś mryga. O, jakaś muzyczka się zmieniła fajna. To jest taki kącik muzyczny, jak w Familiadzie. Na pewno tak w Familiadzie wygląda kącik muzyczny. Że macie tutaj puszkę energetyka. Ło, dostałam tą puszkę energetyka, co jest? A jak wypiję, to co będę miała? No dzień dobry! Dzień dobry, co tam słychać? Ajajajaj, karamba, co ty robisz? Dzień dobry! Już się przywitałeś z widzami? No, super. Podnieśmy w takim razie serek. O Boże, ale się wystraszyłam, jak mnie przeniosło tutaj. No dobra, czyli dostaliśmy czerwony kluczyk. Oj, tu jakaś przepaść jest. O, patrzcie, wiszę w powietrzu. To może przeskoczę tam? A, jasne. Czyli będziemy tam musieli jakąś pewnie deskę zdobyć, tak jak w Pigi. Też trzeba było czasami taką deskę zbudować, żeby przejść. No dobra, czerwona kłódka na pewno gdzieś była. Oh my god. Boję się. Ja się wystraszyłam! O mój Boże! Dobra, piję tego energetyka, może doda mi więcej prędkości. Nie! Nie! Przeżyłam! Ja się boję tej gry. Boję się, że ten szczur mi na twarz wyskoczy. Dobra, tu chyba nie przejdzie przez to. A jak tu przejdziemy? Gdzie jest czerwona kłódka? Halo? Nie, tu była zielona. To niedobrze, zielonej nie potrzebuję. No dobra, chodźmy. A tutaj? O, tu jest czerwona kłódka. Idealnie. I mamy deskę! Okej, okay, jak ją podnieść? O, mam deskę. Nie, nie tak. Ej, to jak tarcza wygląda! Patrzcie, mam tarczę teraz. Musimy iść teraz chyba tam, gdzie była ta zielona kłódka. Oh my god. O, tutaj była zielona kłódka. I teraz jeszcze raz musimy to przejść i później przejdziemy przez ten mostek chyba. A, super, jesteśmy w tym miejscu. No dobra. Którędy było wyjście? Tu było wyjście. O! Co? A jestem teraz chyba w innym miejscu. Co tu jest? Tu chyba jakiś parkour jest, tak? Tam jest ser! Musimy iść do sera. No dobra. Ja sobie zdejmę ten kluczyk. Skaczemy. O nie! Ja i parkour, to będzie coś pięknego. Bibu! Dobrze, że chociaż ty jesteś zadowolony. Dobra, tu jest jakieś wyjście ewakuacyjne. O, i tutaj możemy tą deseczkę wstawić. Dobra, mam nadzieję, że ona nie pęknie. Dobrze, że nie spadłam chociaż stąd. Mamy niebieski klucz. Skoro mamy niebieski klucz, to możemy teraz otworzyć niebieską kłódkę. O nie! Chyba mnie goni. Nie! Goni, 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 goni! Oh my god! Jezu, nie wiem, gdzie biec! Dobra, Frizu! Którędy teraz iść? Aaaa!
Dobra, dwa serki jeszcze mi zostały. O. Nareszcie znalazłam te drabinki tutaj. Jak coś, to wyniosłam ptaszka do drugiego pokoju, bo zaczął mi znowu atakować kamerę i zasłaniał obiektyw, więc... No, zaczął ogólnie rozrabiać, więc jest schowany do pokoju. A tu jest szara kłódka? Ej, co? To gdzie była ta niebieska kłódka? Może tutaj, w tym pomieszczeniu? Nie no, na pewno w tym pomieszczeniu jakimś była kłódka niebieska. Czy mi się wydaje? Tu jest, dobra. Po prostu tak cień padał. A, jesteśmy teraz po drugiej stronie. Jest serek. Czemu nie mogę podnieść sera znowu? Albo nic nie mogę mieć w ręce. Dobra, 8 na 9. Tutaj o co chodzi? Okej, to jakiś czas leci? Mamy iść po tym kablu? Dobra, chodźmy za tym kablem, gdzie on jest. Oj, ale to jest ślepa uliczka, to chyba musimy tutaj wejść. Ciekawe, czy tam będzie ostatni serek. Tutaj? Jest ten kabel? Gdzie był ten kabel? O, tu idzie kabel, dobra. O. Jest! Czyli to nam otworzyło jakieś przejście i mamy 9 na 9 serków. O, tak! To ten przycisk tutaj uruchamiał to przejście, no dobra. Czyli możemy już się stąd wydostać. Co was tutaj tak dużo? O. Idzie szurek. Ale zabił tutaj dziewczynę przede mną. Oh my god. I kolejną zabił. No dobra. Chyba pobiegł. Teraz znaleźć tamto przejście, nie? To będzie... O! Jednak znalazłam. No dobra. 9 na 9. I co? Jak tutaj wejdziemy, to przeniesie nas do drugiej części? Nie. Po prostu. Complete the game jest. This is the end, you know. Była taka piosenka, ale nie pamiętam jej tytułu. Okej, no. Now you can escape. Okej, super. O! Gdzie ja jestem? Tu jakieś latarnie są? Nie wiem, czy w dobrą stronę w sumie poszłam. I co tutaj mamy? Dobra, wezmę sobie... O Boże! Ale się wystraszyłam. Ja nawet nie chcę tego komentować. Jak ja się wystraszyłam, chyba sami słyszeliście. No dobra, i wyrzuciło mnie z serwera. Okej. Okay. Jak kliknę leave? Cheese. Powiem wam tak, gra mi się bardzo podobała, była straszna, przynajmniej jak dla mnie, bo jak ten szczur nas gonił, to cały ekran się telepał i były jakieś dziwne takie odgłosy. Jeżeli znacie jeszcze jakąś taką podobną grę do tego Cheese Escape, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, może w nią zagram. Jeżeli odcinek wam się podobał, to też koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!